Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu z panem Adrianem Zawadzkim, autorem książek, felietonów, absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Kolejnym naszym gościem, który nie chce się nazywać pisarzem, ale pewnie o tym się za chwilę też dowiemy. I spotkanie poprowadzi Krzysztof Lisz-Blom. Będziemy rozmawiali przede wszystkim o nowej książce Kochaj Adriana. Pierwsze pytanie, które nasuwa się od początku, Ania też zaczęła czytać tą książkę. Tak. I się trochę zdziwiła, jak powiedziałem, że tak jest przystałość. To znaczy narracja kobieca. Wyjątkowo. To może jednak ja się przesiądę. Czemu wyjątkowo i czy nie bałeś się? Bo nie wiem, rozmawiałem z autorami kryminałów, na przykład, którzy gdzieś te postacie poboczne robią kobietami. Tak. Nawet nie, że narracja jest z ich perspektywy. I dają to później koleżankom do czytania. I te koleżanki mówią, nie możesz tak pisać, bo żadna kobieta by tak nie powiedziała. I poprawiają tych autorów w tych postaciach kobiecych. Tutaj mamy narrację kobiecą, więc zupełne rzucenie się na głęboką wodę. Tak, to była próba przede wszystkim. Ale ten rok był wyjątkowy, bo w tym roku wyszły cztery książki. Czwarta jest jeszcze w drodze. Cały rok miał być poświęcony nie tylko pisaniu o kobietach, jak i dla kobiet, ale tak wchodzeniu w jakąś, jakby w skórę kobiet. Na podstawie tego, co widziałem, co obserwowałem w życiu, na podstawie rozmów, na podstawie tego, jak kobiety mi ufają i jakie problemy mają, jak chcą się nimi dzielić. I w zasadzie na próbę w kwietniu wyszło takie opowiadanko, które funkcjonowało przez 3 lata w sieci. Ono miało sprawdzić, jak to się wydaje w self-publishingu. Jaką jakość będzie miała ta książka przygotowana przeze mnie, przez moją grupę. I to się udało. Tam jest ten wątek kobiecy taki jeszcze związany z moim początkowym pisaniem, czyli z debiutem, który miał miejsce 3 lata temu. Czyli rola kobiety jest w tym opowiadanku sprowadzona do jej braku. W tym opowiadanku jest widoczny brak matki i tej matczynej miłości, ponieważ matka chłopczyka z fotografii, bo tak nazywa się opowiadanie, jest po prostu, nie żyje. I to też odciska piętno na całych losach tego chłopca i jego ojca alkoholika. Natomiast ja tak myślałem o książce o miłości, takiej po swojemu, bo nie wiem, czy czytałeś mój debiut, czy miałeś styczność, czy pamiętasz w ogóle, jak wygląda okładka. Zupełnie inaczej. Tak, nie dość, że zupełnie inaczej, nie dość, że była dość agresywna, to pokazywała jeszcze ten świat taki, celowo też była osadzona w latach 90. i ten taki upadek patriarchatu. To, jakie zmiany zachodzą w ogóle w świecie i w Polsce, jak kobiety po prostu zaczynają się liczyć i ich problemy, o ich problemach trzeba mówić, też nie z takiego stanowiska władczego, a po prostu z jakimś takim zrozumieniem. Nie wiem, czy to wychodzi, czy ta narracja kobieca jest szczera. Tutaj są osoby, które czytały już książkę. To kobiety, goście, to trzeba by spytać te osoby, czy ta narracja wychodzi szczerze, czy ta kobieta jest faktycznie, czy mój głos kobiecy jest przekonujący. I masz jakiś odzew już? Tak. To znaczy, przyznam się, że pierwszy recenzent, który napisał już taką poważną recenzję, podesłał mi ją wcześniej. Ja bym bardzo zaskoczony, że on w ogóle nie zauważył, że przemawia kobieta w książce, na co mu zwróciłem uwagę, bo przez całą recenzję w wielu miejscach zwraca uwagę, że autor powiedział, autor napisał, a ja w odpowiedzi napisałem mu, ale to nie autor mówi, tu nie ma autora, tu autor jest nieważny, nie zauważyłeś w ogóle, że mamy kobietę, mamy postać kobietą, która się wypowiada. To było na pewno celowe, ale też wiedziałem, że wydam wkrótce papusze
Papusza to będzie książka taka biograficzna, interpretacyjna troszkę. I też różne były powody, dla których te książki się pojawiają. Zdecydowałem się także udostępnić rozmowy z prawym umysłem, które powstawały przed 3 laty. Także wychodzą 3 stare książki, właśnie ta nowa, która powstała w około 14 dni. To mniej więcej wiemy z posłowia. Dobra, książka powstała, wybaczyłem, z twoich wcześniejszych rozmów z kobietami. Co to znaczy? I tego, na ile chciały ci powiedzieć, co i tak dalej. Czy oczywiście by... Może zacznę od tego, że nie mieszkam od jakiegoś czasu w Polsce. I jedyne, co z kraju do mnie napływało w ostatnim czasie, to taka agresja, która jest widoczna też w tej książce. Taka agresja polityczna, agresja z programów telewizyjnych. Był taki okres, zresztą moja bohaterka o tym mówi, kiedy przestałem już śledzić te wszystkie programy informacyjne, te strony poświęcone kulturze i wydarzeniom w kraju, ponieważ miałem już tego dość. I z drugiej strony są osoby, które żyją w związkach i sobie z tymi związkami nie radzą. Tutaj mówię oczywiście zawsze to, co będę mówił, to będę mówił z takiej perspektywy codziennej, odpowiadając na te pytania. I po prostu widzę momentami nieszczęście tych osób, tych kobiet, które piszą mi, że mężczyźni sobie nie radzą. Mężczyźni sobie nie radzą w związkach. Wiele z moich przyjaciół przeżyło rozwód. I jakby stoi gdzieś z boku i to obserwuję i jestem cały czas blisko. Nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać. A skąd się bierze taki pęd? Ja prowadziłem spotkanie z 2 miesiące temu z Michałem Wiśniewskim, wydaje książki w krytyce politycznej. Jego ostatnia jest poświęcona dzieciom. Co też nie jest oczywiste, że autor męski bierze się za taką tematykę. To znaczy, w moim przypadku też studia miały wpływ na te moje pisarskie losy, ponieważ jakby byłem pod skrzydłem profesor Iwasiu, która jest cenioną feministyczną pisarką w Polsce. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, czy pani profesor sobie o sobie tak mówi, ale miałem i kontakt z genderem, i kontakt z taką literaturą kobiecą przede wszystkim, która nierzadko jest chociażby w takim szkolnym dyskursie pomijana. To jest coś, co czeka jeszcze na badania, na odkrywanie. Tym bardziej autorki, które są mniej znane, tym mniej czasu się poświęca, które się szufladkuje nierzadko. Stąd się bierze ta taka chęć zmiany narracji. Powiedzenia czegoś nie swoim językiem, a jednak wplatania i swojego życiorysu i życiorysu, myślę, że osób bliskich i z rodziny i wśród przyjaciół, takie połączenie. Wspomniałeś o tych problemach, czyli generalnie cały czas rozmawiam o problemach kobiet, ale zacząłeś od wątku politycznego i obserwacji tej politycznej, a skończyłeś na kryzysie męskości. W zasadzie. Z czego wynikają te problemy? Czy, nie wiem, czy czarny protest miał jakiś wpływ na tą książkę też, czy... To się wszystko działo w Polsce w tym czasie, kiedy, tak jak mówiłem, książka tak powstała szybko, że w zasadzie nie miała takiego dużego planu, jak ta moja pierwsza powieść, która powstawała 6 lat. Tutaj jest mniej czasu, więcej takich bardzo bieżących refleksji. Pojawia się rozdział o uchodźcach, pojawia się rozdział o sferze takiej politycznej, aktualnej bardzo. Ale też nie jestem specjalistą w żadnej z tych dziedzin i nie staram się przekazywać jakichś swoich myśli czy swoich racji, bo żadnych racji tak naprawdę nie mam. Tylko chciałem pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda dyskusja w polskich mediach, jak ze sobą politycy rozmawiają, jaka to jest kultura. Gdzie jest ten właśnie, gdzie w tym miejscu jest kobieta? Ale to tak mówię troszkę ogólnie. No właśnie, gdzie jest kobieta? W piwnicy.
piwnicy. Uwięziona, ponieważ w książce moja bohaterka zostaje w pewnym momencie, pojawia się w piwnicy, zostaje zamknięta. I to, co ją więzi, to jest takim motorkiem, który dla mnie był, który miał mnie zaprowadzić do tego, co ją tak naprawdę więzi. I co nas więzi wszystkich. W książce mamy w zasadzie troje bohaterów. Właśnie tą główną narratorkę Lilkę i dwoje męskich bohaterów, Igora i Wiktora. Igor jest partnerem Lilki i tutaj się zaczynają problemy. I później wszyscy są uwięzieni. Tak. Czemu ich ty tam uwięziłeś? To mało romantyczne, bym powiedział. Tak, mało romantyczne. Ale też ktoś mi zwrócił na początku uwagę, bo wiadomo, to się wszystko odbywa lokalnie, bardzo wśród znajomych, najbliższych. Nie jestem pisarzem ani autorem ogólnopolskim, światowym, więc mam dużo takich sygnałów w trakcie pisania także. I pojawiły się jakieś takie głosy, że to przypomina horror, czy jakieś takie, wiesz, zamknięcie, piła. To, co moje pisanie przypominało w pierwszej książce, to takie mroczne filmy sensacyjne, czy właśnie thrillery. A ja powiedziałem wtedy, że to jest zwykła piwnica, to nie jest miejsce obskurne, gdzie w słoikach są jakieś oczy czy zwierzęta. To jest piwnica rodzinna. Ona została zamknięta, ale ta przestrzeń to jest cudza historia. Zostali wprowadzeni do najzwyklejszej piwnicy. Dlaczego? No, końcówka książki zdradza, gdzie oni są tak naprawdę ukryci, kto ich więzi. Czego nie powiemy? Tak, tak. I ta książka, tak jak mówię, powstawała szybko i w pierwotnych planach to Igor miał się pojawić pierwszy. Później pomyślałem, jak mógłby się pojawić. Ona musi najpierw podejrzewać, że to on ją uwięził. Bo Igor to jest postać, która ma taką rolę w książce, że po prostu wywraca cały świat tej dziewczyny, ponieważ on podnosi na nią rękę. I ona przez całą książkę opisuje tę ich miłość, która trwała długo, to przy czym nie jest naiwną bohaterką, to też bardzo się starałem, by nie brzmiała jak taka typowa nastolatka, która jest szalenie zakochana. Ona jest stanowczą postacią, inteligentną, ona rezygnuje z tego związku, zrywa z tym, ponieważ nie dopuszcza do siebie myśli, że ta osoba mogła dopuścić się takiego czynu. I w całej tej swojej opowieści tęskni, bo też to nie jest manekin, prawda? Nie chciałem, by Lila była sztuczna, że odcina się od Igora i jest wszystko okej. Okay. Ona pokazuje, że ten Wiktor się w pewnym momencie pojawił. Pojawił się w takich ekstremalnych okolicznościach, ponieważ oni mieli wspólną noc w trójkę. I w ten sposób się pogodzili po tym, co się wydarzyło. Ale to też pokazuje dalej, że to się wszystko zaczęło sypać właśnie. Gdy ta trzecia osoba się pojawiła i tak wywróciła to wszystko. Dobra, a jakie są problemy Lilki i Igora właśnie? No poza tam, bo tam jest ta scena, w której ją łapie ją za szczękę i ten. Ale to jest jakby coś, co przelewa czarę goryczy, bym powiedział, niż jest są jakby zaczątkiem. Są takie momenty w tej książce, w których... Bo tu mamy tą relację tam z Kamieńską, którą pewnie będziemy mogli bardziej ogólnie. No jest najzwyklejszą. Tutaj koleżanka powiedziała, że początek jest nudny, bo miał pokazać tę normalność życia. Ona robi, przygotowuje obiad, zajmuje się sprawami na uczelni. Ale obiad dobry. Tak, obiad robi dobry, chwalony. Tam już praktycznie przepis można znaleźć. Tak, to jest przepis, który zrobiłem kiedyś moim przyjaciołom i to jest mój przepis. Ta książka jest naszpikowana takimi prywatnymi, intymnymi fragmentami z naszego życia. To są czasami niuanse, ale wczoraj na przykład poleciały do łzy przy kilku rozdziałach, przy kilku akapitach. Może ta rozłąka też wpłynęła na tę książkę. Jest taka nostalgiczna, jest taka, po prostu tęsknię za Szczecinem troszkę.
No właśnie, na Szczecinie. Mhm. Tutaj Szczecin Dyczyno jest miejscem akcji przede wszystkim, tak. Ale też... Tak. Szczecin i pod Szczecinem, bo kiedy są... Bo ty nie jesteś ze Szczecina z urodzenia. Nie, nie. Ja jestem z małej miejscowości Gralewo, koło Santorka. Blisko mam do Gorzowa Wielkopolskiego, a tutaj studiowałem 5 lat i pracowałem w Szczecinie. A teraz z przyjemnością posłuchamy, z czemu Szczecin? Szczecin jest najpiękniejszym miejscem, w którym się bardzo szybko... Mów do kamery, tak? Tak, Szczecin jest miejscem, w którym się zakochałem i bardzo szybko się nauczyłem, bo jakby mieszkałem całe życie na wsi, ale miałem najbliższy kontakt właśnie z Gorzowem. Z Gorzowa była Papusza. To też powód, jeden z powodów, dla których wydaje też książkę Papuszy wkrótce. Ale Szczecin, może musiałem się nauczyć, bo przecież studiowałem tutaj. Nie wiem dlaczego. Miasto jest po prostu piękne. Uważam, że rozwija się bardzo. Jest dogodnym miejscem dla młodych ludzi. Jest dobra komunikacja. Bardzo tanie taksówki mamy w Szczecinie w porównaniu z innymi miastami. I kulturalnie miasto żyje przede wszystkim. Ja Papuszę wydaję dlatego, ponieważ to był też taki impuls. Ponieważ jedna z moich znajomych skomentowała pod jakimś postem na stronie gorzowskiej, że Szczecin po prostu Gorzów, przepraszam, kulturalnie nie żyje. I tutaj mam taką Papuszę, która tą kulturę w Gorzowie tworzyła. To ten impuls. A tutaj jednak mamy szerokie możliwości, jeżeli chodzi o kulturę. Zarówno tutaj, w tym miejscu na przykład chociażby, jak i obok, w Pionierze, do którego lubimy chodzić, gdy jesteśmy wszyscy razem w mieście. Tak, pięknie się nasłuchaliśmy o Szczecinie, serce rośnie. A teraz coś takiego... No też przepraszam, wyjątkowe miejsca wybrałem w Szczecinie, bo... Tak, po słońcu idźmy, proszę. Nie, ale nie tylko. Tak. Takie wyjątkowe dla mnie. Rozumiem, że to odpowiedź z kluczem i możemy ten. Musiałbym cię bardziej poznać prywatnie pewnie, żeby sobie odkluczyć to wszystko. A chciałem zapytać o rolę seksu. To się pojawiło, bo raz, że mamy w ogóle trójkąt, to stąd się poznałem z Wiktorem, nasza bohaterka i Wiktor właśnie, z tym Igorem. Mamy taki nie do końca jasny, czy ten wątek homoseksualny między tymi dwoma chłopakami, ale on tam, no nie ten. Jest rola seksu, bo ta główna bohaterka ma jakąś potrzebę. Tak, często o tym mówi. Zresztą moi bohaterowie mówią, tutaj kocha jest subtelniejsze, bo ma ładniejszą układkę, to musiałem troszkę zwolnić. Ale po prostu nie chciałem, nie umiałem oddzielić związku młodych ludzi od tej przyjemności. I dlatego to się pojawiło. Nie dlatego, że to jest teraz modne. Na pewno nie dlatego. Tym bardziej, że tutaj się pojawia jednak trójkąt i dochodzą do tego związku, dochodzi do tego związku jeszcze jeden mężczyzna młody. Chociaż rozmawiałem ze znajomą ostatnio i stwierdziła, że to jest taka postać na doczepkę troszkę, bo on tak naprawdę nic. On jest bardzo bierny, ten Wiktor. On jest, ale nie daje żadnych sygnałów, co on by chciał. Co on sobie kontrastuje z tym Igorem. On jest spokojniejszy przede wszystkim. Igor jest uzależniony, ma swoje problemy. A samo kochaj. Mamy w ogóle AZ Kochaj, więc nie mamy nazwiska autora na okładce. Jak siedzą sobie w piwnicy wisi sobie plakat, na którym jest napisane aż kochaj, tak. więc wystarczy tylko kropeczkę do okładki dorobić. Lub to słoneczko. I mamy ten. A, słoneczko. I to kochanie jest dziwne. Znaczy jest jakiś przymus kochania, co gdzieś tam się pojawia i z czego on wynika, czy to nasza... W ogóle jest rozmowa o kulturowej, bądź naturalnej złości człowieka na takim poziomie. To też się w książce pojawia, są takie fragmenty, w której bohaterowie zastanawiają się, czy my jesteśmy źli z natury, czy z kultury. Co sprawia? Bo jeśli mamy inne poglądy, to znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi z natury, czy z kultury? Co sprawia, że
potrafimy się żreć w mediach, przede wszystkim politycy, co sprawia, że nie potrafimy się dogadać i czy musimy w ogóle się wszyscy dogadywać, czy jest okej. Okay. Książka nazywa się Kochaj, ale tak jak mówisz, tam jest plakat, który nazywa się Aż Kochaj i bohater stwierdza, że to brzmi jak wyzwanie dla współczesnego człowieka. Czy jest miejsce w ogóle na miłość dzisiaj? Czy tylko właśnie na te przyjemności, o których mówi moja bohaterka? Czy tylko seks nami rządzi w tej chwili? Jeśli chodzi o samą okładkę, ja w ogóle, tak jak powiedziałem, self-publishing polega na tym, że ja mogę okładkę sobie kupić, zamówić lub ją stworzyć. I ta okładka powstała na moim komputerze. Ja sam zrobiłem zdjęcie. Początkowo wyglądała troszkę inaczej, ale pewnego dnia obudziłem się i wystawiłem sobie rękę przez okno, zrobiłem zdjęcie telefonem i później zacząłem się bawić w programie graficznym. I nie wiem, jak to przychodzi do mnie, po prostu powstała taka okładka, która zresztą ma takie kolory, które też są symboliczne, która ma ten trójkąt, który też się z czymś kojarzy. I ta symbolika też się pojawiła w książce. To, jak jesteśmy uwikłani w symbole, to jak ksiądz na lekcjach religii rysował trójkąt i nazywał to symbolem Boga, to jak przekonywano nas w dzieciństwie, że dziewczynki chodzą w różowym, a chłopcy w niebieskim. To też się w książce pojawia. Ta rola kultury, która nas ograniczyła, która nas zaszczepiła troszkę, że nie potrafimy patrzeć poza tą kulturę, bo są osoby, które, może troszkę się to zmienia teraz. I w większych miastach to jest troszkę inaczej na to ludzie patrzą. Ale jednak coś jest w nas takiego, że sam widok mężczyzny w sukience jest nie do pomyślenia w naszej kulturze. Czy mój bohater mówi, że nie chciałby chodzić w sukience, ale nie z tych powodów, o których myśli. I ona zwraca mu uwagę, Lila, że dlatego, że kobiety chodzą w sukience. Jest też rozdział dziury w rajstopach, który pokazuje ten moment, kiedy on ją uderzył i przebrał się za kobietę. Przebrał się za kobietę i wyszedł w miasto. Założył podarte rajstopy i poszedł. Chciał się poczuć źle. Chciał się poczuć jak kobieta. Bo kobieta w społeczeństwie takim patriarchalnym, kobieta w społeczeństwie jest gorsza od mężczyzny. I na to też zwracam uwagę, że kulturowo przyzwyczailiśmy się do tego, że to mężczyzna jest tym, który ma prawo decydować, ma prawo podnieść rękę na kobietę, jeżeli coś mu się nie spodoba. Ale to się zmienia jakoś? Zmienia się. Na pewno. Ale na lepsze rozumiem. Mam nadzieję. Przynajmniej z twojej obserwacji. Mam nadzieję. Tak jak mówię, jeżeli przyjaźnię się z osobami po rozwodzie, które podjęły jakąś decyzję konkretną, zresztą nie chciałbym, żeby to było takie pesymistyczne dzisiaj, że wszyscy powinni się rozwodzić, gdy tylko dzieje się problem, bo problemy rozwiązuje się na różny sposób. Ale trzeba pamiętać, że jest wiele kobiet, które cierpią latami. Są z mężczyznami, którzy uprzykrzają im życie, którzy poniewierają je, biją, sprawiają im przykrości niesporadycznie, więc to pokazuje też to niebezpieczeństwo, czym jest takie myślenie w stylu patriarchalnym, klasycznym. Bycie żoną, bycie dobrą żoną, która ukryje sińce, ukryje problemy domowe na przykład. Bo i z takimi sytuacjami jakby miałem styczność. I o tym, i to był właśnie taki motorek, który napędził tę powieść i chciałem, żeby była po prostu szczera. Teraz przejdziemy do tego, o czym Ania zaczęła. Czyli nie nazywasz siebie autorem. Pisarzem, oczywiście. Autorem, jak pisałem ostatnio o tym, i autorem to może być też autor krzesła w zasadzie, bo to jest coś takiego, a ludzie boją się powiedzieć, że są pisarzami. Pisarze boją się powiedzieć, że są pisarzami. Czemu? Podoba mi się to, co napisałem o pisaniu, o samym pisaniu. Bo ja kiedyś pierwsze swoje teksty pisałem ręcznie. O czym tam wspomniałem. I to było pisanie dla mnie, bo teraz w zasadzie stuka się w klawiaturę, co też troszkę denerwuje, bo... Stukaczem teraz jest. Tak, takim stukaczem. To troszkę denerwuje, bo inny był kontakt z papierem, z
przepisywaniu, bo niestety jestem osobą, która jak się pomyliła, musiała skreślić, musiała wyrzucić kartkę i napisać od nowa, dlatego może mam ładne pismo. A teraz ta biała kartka, szczególnie bijąca w oczy nocą, drażni i troszkę nie potrafię skupić myśli często. Zresztą nie mam dużo czasu na pisanie, dlatego tutaj był taki rygorystyczny bardzo proces powstawania. Wracałem z pracy po 8 godzinach, 10 z dojazdami i do momentu, w którym musiałem znów się położyć spać, żeby wstać do pracy, to pisałem książkę. No właśnie, napisałeś ją 2 tygodnie, ale jednak... 2 tygodnie. To dobre tempo, bym rzekł. Tak. Ale życzyłbym sobie takiego tempa przy kolejnym, bo ta książka sprawiła... No w tym tempie, no może 54 tygodnie, to... Tak. 27 rocznych książek. Tak. Może Remigiusz Mróz tak klisze. No może, tak. Ja obstawiam, że on ma coś odłożone po prostu. Więc zaraz się skończy. Ja mam w ogóle pomysłów na kilka książek, zresztą pod koniec, na ostatnich stronach są tytuły tych książek, chociaż nie powinienem zdradzać wszystkich. Ale będzie kontynuacja tej książki, będzie nazywać się Dom bez adresu i pojawi się też kontynuacja mojej pierwszej powieści sprzed 3 lat, Imię Pluka, którą bardzo odkładałem. Była gotowa w zasadzie dość szybko, ale nie mam siły na taką książkę. Mnie męczy pisanie, takie moje pisanie, bo to też się bierze z takiej jakiejś fascynacji literackiej, które ja mam. Zresztą nie tylko literackiej, bo niektórzy mówią, że znają Freuda, znają Junga, ale ja Junga czytam w dziełach konkretnych. Zamawiam sobie tego dzieła psychologiczne i czytam. To mnie to też bardzo... Myślę, że ma duży wpływ na moje pisanie. Zresztą Welbeck, francuski pisarz, którego bardzo cenię od lat. On się pojawia też na kartach. Tak, pojawia się i w tej pierwszej, i tutaj. Oddaję mu jakiś taki prywatny hołd. Ale też inspiruję się współczesnymi pisarzami, których czytam. Bardzo lubię reportaże, co też myślę, chciałbym, bo moje marzenie to do 30 napisać wszystkie swoje fantazy, które zaplanowałem jako chłopiec. I później zająć się reportażem, przed kontaktem z prawdziwym człowiekiem. Bo tutaj to jest taka przeplatanka troszkę i snucie między fikcją a rzeczywistością. Bardzo bym chciał właśnie pójść w kierunku reportaży. No ale te fikcje też mamy inne, bo ta pierwsza książka, jak Państwo zobaczą okładkę kiedyś, te ci nawet co nie czytali, to po okładce dużo wiadomo o tamtej książce. To jest bardzo ostra. Tutaj mamy jednak, to czy też mamy jakieś takie elementy, mówisz, że... Że nie było tych elementów strasznych, ale tam się pojawiają te takie bliźniaki o zupełnie nieoczywistym stanie, i, które kroją pluszowego króliczka, więc to wcale nie jest takie hop-siup, ale jednak ten przeskok z krwawego umysłu do jest. Kocha i jest. Tak. Chciałem napisać lekką książkę. Ta lekkość polegała na tym, że później się po prostu rozpłakałem, jak ją skończyłem. Czyli ci nie wyszło jednym słowem. Chciałem chcę coś lekkiego o miłości. A poszło w moim stylu. Bo ten styl chyba ja zdeczuwałem. Może troszkę, no, ponoć czyta się bardzo szybko i o to też mi chodziło. Jeżeli pisze się dla kobiet, to trzeba mieć na uwadze, że kobieta nie ma wiele czasu. Nierzadko pracuje na kilka etatów. Jest w domu, jest przy dzieciach i nierzadko ma też pracę. Także chciałem jako autor taki nieznany i taki, który może dać próbkę jakąś swojej twórczości, dać coś, co będzie też bardzo szybko przyswajalne dla człowieka. Ale słyszałem, że czyta się szybko, ale troszkę zostaje ta książka w głowie. Szczególnie jeśli włączyć to wrażliwość. Każdy człowiek ma inną wrażliwość i to też ta wrażliwość ma chyba na odbiór. A ta książka jest dla kobiet, czy jest też dla mężczyzn? Tak powiedziałeś, była tylko dla kobiet, a ją przeczytałem jednak. I jakoś do mnie też dotarła. Tu musiałbyś ty odpowiedzieć, bo książkę autor tworzy w dużej mierze dla siebie, żeby się z czegoś wyspowiadać, żeby o czymś opowiedzieć, żeby podjąć jakąś próbę, bo ja też nie mówię, że ja jestem pisarzem, tak jak powiedziałem, nie jestem pisarzem, tylko jestem autorem swoich projektów. One są z reguły planowane i mają
ja się tego planu trzymam przede wszystkim, nie uciekam od tego planu. A tutaj ta książka powstała szybko i w zasadzie nie wiem, czy ona jest. A czemu self-publishing? Nie oszukujmy się, że wielu autorów by starało się po prostu dotrzeć do 30 wydawnictw. I tym bardziej, że Krwawy Umysł ukazał się w Nowarę, więc nie w self-publishingu. Tak, pierwsza książka miała swojego wydawcę i znalazłem go w ciągu 3 tygodni. Ale niestety, jako że pracuję, i to dość dużo pracuję, nie chciałem poświęcać czasu na szukanie. Chciałem znaleźć jakiś sposób, żeby moi przyjaciele najbliżsi, ci, którzy na pewno są zainteresowani tym, co robię, by dotarła do nich książka jak najszybciej. I taką możliwość daje właśnie self-publishing, czyli takie publikowanie najszybciej w zasadzie. Tym bardziej, że miałem 4 książki i taki autor, który jest nieznany, nie wyda 4 książek nagle w wydawnictwie. Ta książka miała swoją premierę 21 czerwca i w tym samym dniu została wysłana do wydawców. Czyli zadbałem o wszystko, zadbałem o okładkę, o korektę, o wszystko sam. Z pomocą przyjaciół oczywiście, jeśli chodzi o korektę też, którzy są którzy mają związek z filologią i z językiem. I później dopiero pomyślałem, żeby wysłać ją do wydawców, czyli dać jej szansę. Lub by ktoś dał jej szansę. To... Te projekty często mówisz, że masz od dzieciństwa. Mhm. To studia polonistyczne miały jakiś wpływ? Czy były ci potrzebne do... Tak, mają cały czas. Szczególnie jeśli chodzi o gender, bo dużo się o genderze mówi, a tak naprawdę niewiele osób ma pojęcie, czym on jest. Po komentarzach... My bali zestawienie z wyrazem ideologia, tak. Gender jako tak. Całości. To widać po komentarzach w internecie, kiedy ludzie komentują coś, czego kompletnie nie rozumieją, bo to jest, to nas otacza i warto to zauważyć, warto to nazwać po prostu, to nie jest nic strasznego. Ale no i właśnie ja się na studiach dowiedziałem, co to jest ten gender. I też to była dla mnie nowość. Tak samo takie sprawy feministyczne, które mnie kiedyś nie interesowały, bo niby dlaczego. Czasem trzeba, wydaje mi się, trafić na coś, żeby zobaczyć, że ktoś obok jest i ma się gorzej. Lub ma jakieś problemy, które ciebie nie dotyczą, ale jednak możesz się nim zainteresować. Myślę, że studia też miały na to wpływ. No, Papusza była moją pracą magisterską, którą przygotowuję do takiej publikacji ogólnodostępnej, więc to też się przeplata jakoś. No i język, dbanie o język, bo nad językiem pracuję najdłużej. Ta książka została napisana w 14-12 dni, ale 2 miesiące ją przygotowywaliśmy pod względem takim językowym. Dzięki self-publishingowi mamy już 2 wydania książki, co jest widoczne po okładkach. Poza kolorem okładki też w tym nowym są 2 rozdziały więcej. Dostałem przed chwilą to drugie, co tam znajdę? Znajdziesz rozdział fotografię. Rozdział fotografię to są, jak tak mówiliśmy, bohaterka jest zamknięta w piwnicy z cudzą historią. Obserwuje na przykład to futerko, które staje się symbolem tej osoby, która więzi, bo oni szukają nazwy dla tego, co ich uwięziło. Nie wiedzą, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, a wisi w szafie stare futro, więc stwierdzają, że nazwą tę postać rude futerko. I tak. A rozdział fotografie to są po prostu zdjęcia mojej prababci, które kilka lat temu zeskanowałem i miałem długo na dysku. Jak je przeglądałem, to spodobało mi się do tego stopnia, że postanowiłem je opisać w książce. I moja bohaterka, mając z nimi kontakt, może pomyśleć, że to ta kobieta jest tą, która ich więzi. Nie wiadomo dlaczego zresztą, ale oni podejrzewają staruszkę. Jeśli czytałeś do końca, to wiesz, że podejrzewali także osobę, która
która jest, może być starszą kobietą, mieć jakieś intencje wobec nich. Więc też taki wątek. Oddanie swojej jakiejś pamiątki, oddanie pamiątki osobie, którą kocham i przeplatanie tego właśnie z fabułą, z tym, co pasuje. Natomiast ostatni rozdział, twoje, to już troszkę namieszał, bo to jest alternatywne zakończenie, które się nie pojawiło w pierwszym wydaniu. Zresztą pierwsze wydanie zostanie zastąpione tym drugim. Jeżeli książka nie będzie miała wydawcy takiego standardowego, to właśnie książka, którą trzymasz, to drugie wydanie będzie zastąpi to pierwsze, czyli to pierwsze będzie unikatem, bo wyszło tylko 120 egzemplarzy bodajże. Ja oddam. Dobra, kiedy papusze mamy? Papusza miała być... Bo tu Ania czeka na papusze, zobacz, tak? Wyczekuje. Papusza wkrótce. Chciałbym papusze potraktować troszkę poważniej niż te dwie pierwsze, bo te dwie pierwsze są wydane, w zasadzie nie wydane, udostępnione dla przyjaciół. Osoby, które chcą je sobie zakupić, mają taką możliwość w postaci książkowej, bo one były dostępne długo przed nas. W sieci, po prostu, na blogu. Natomiast papusza, chciałbym też się zwrócić do instytucji w Gorzowie, które mogłyby medialnie wesprzeć książkę i poświęcić temu czas. Zresztą tutaj chciałbym jeszcze sprawdzić wśród najbliższych, czy to jest publikacja dobra przed takim ogólnym wydaniem. I na pewno to, co różni ją od innych książek o papuszy, to, że ja wszedłem w interpretację utworu, co jest dość niebezpieczne, jeśli chodzi. Bo jestem młodym człowiekiem, zresztą jestem mężczyzną, nie jestem kobietą i wchodzę w poezję żeńską, o której w zasadzie mógłbym nie mieć żadnego pojęcia, bo to była poezja powstająca w latach 50. i 70. ubiegłego wieku. Wchodzę też w postać Ficowskiego, który był jej tłumaczem. I tutaj też widać w niektórych utworach, on je tłumaczył z języka romskiego, że to on mógł w wielu momentach, w wielu miejscach nadawać kształt tym utworom. Niektóre brzmią bardzo prosto, ale niektóre, na przykład utwór, one nie mają z reguły tytułów, tylko zaczynają się od... Tytuły są napisane. Ale ten taki poświęcony wojnie i kresom, najdłuższy zresztą w tym tomiku, jedynym dostępnym w Polsce w tej chwili, to chyba Nisza wydaje, no i brzmi troszkę już bardziej poważnie, brzmi jakby nie ona była w 100% autorką tego utworu. Także tutaj dużo czasu poświęciłem na takie zastanawianie się nad autentycznością jej utworów, nad jej legendą, nad tym, czy on ją stwarzał, czy on ją stwarzał i niszczył, bo tutaj też to jest ważne. Ona miała przez to problemy, że była tak znana wśród swojej romskiej społeczności, czy cygańskiej, bo ona wolała, gdy mówiło się o niej, że jest cyganką, nie Romką. Romka to był taki twór sztuczny naszej kultury, więc poświęciłem się jej jako kobiecie. Spojrzałem na nią przez pryzmat jej problemów, później psychicznych, w które nie bardzo chciałem wierzyć. I na podstawie biografii, na podstawie tego, co pisała, na podstawie jej nagrań, bo są nagrania też filmy dokumentalne, obserwując ją, chciałem znaleźć w niej po prostu najzwyklejszą kobietę, którą odrzucono, którą skazano na samotność. I myślę, że to się w jakimś stopniu mogło udać. No, pozostaje nam czekać na to. Myślę, że we wrześniu okaże się. Dopiero miała się ukazać w sierpniu, ale nie wiem, jak mi czas pozwoli na to. Dobra. Mam nadzieję, że Państwa, którzy nie czytali, przekonaliśmy do książki, jest trochę bardzo ciekawe, że mężczyzna chce się interesować tak problemami kobiet. Mówię, fajnie, że się uzupełnia z tą książką Wiśniewskiego o dzieciach. Więc też, choć to dobre to było dla Ciebie, jakbyś teraz popatrzył na te... Mam jedną książkę, jedną, tę pierwszą. I przydałem jeszcze dwie kolejne, bo wiem, że to była trylogia. Tak. On też kocha Szczecin.
Sklęskowa tutaj. Ja może nie kocham Szczecina, może... No wiesz co, ja już tu kończę, a ty tak... To my ty nie wiem. Nie, wydaje mi się, że po prostu my kochamy ludzi, którzy są w danym miejscu. Bo jeżeli idziemy do kina, premier, czy idziemy coś zjeść, czy idziemy przejść się po wałach, to nie idziemy w samotności. Ja tęsknię za Szczecinem, do którego wracam, bo wracam do ludzi, dla ludzi i do moich przyjaciół, do moich bliskich. To jest ten Szczecin dla mnie. Szczecin, w którym poznałem zresztą ludzi na studiach, których zawiązały się przyjaźnie trwające do dziś. I to jest dla mnie Szczecin. Szczecin możliwości, Szczecin ludzi. Też ładnie. Wybrnąłem. Dziękuję Adrianowi za spotkanie. Czekamy na papusze i całą listę kolejnych jego marzeń, które... Nie, ale gdzieś jest ta lista. Które spełnia i pisze. I dziękuję Państwu za przybycie, mimo... Może ktoś ma pytanie. A, no może pytanie, bo ja z tym tak zawłaszczam ten czas, że... Więc jak są pytania z sali, to proszę pytać Adriana. No to ja zacznę. Co zainspirowało Cię do napisania rozdziału Lino Poliester i skąd ten głos, dyskurs Kościoła katolickiego i mediów? Takich mediów chyba liberalnych, mi się wydaje. Nie, w ogóle książka jest chyba lewacka strasznie. Nie? Tak. Tam i o uchodźcach jest i tak dalej, więc... To znaczy, i Wiktor też nie jest, chyba nie jest czarnoskóry, czy jakiś... To jest w ogóle dramat. Wszystko co najgorsze, tak naprawdę. Wszystko co nas najbardziej w Polsce drażni. I to jest właśnie to, co nam w miłości przeszkadza, tak jak mówiłem. To nie jest książka o miłości, wyszła z tego książka o tym, co nam w miłości przeszkadza. I jeśli chodzi o Lino i poliester, to jest taki zabawny, humorystyczny wtręt w książce. Niestety drugie wydanie zawiera jeden akapit więcej, o którym po prostu zapomniałem, pisząc w tak krótkim czasie. Dzisiaj mam dla Państwa w ogóle wydanie drugie. I Lino i poliester to taki rozdziałik, w którym w Szczecinie pojawia się dinozaur. I ten dinozaur jest po to, by odwrócić naszą uwagę od problemu tej kobiety. Ona zostaje wrzucona do tej piwnicy. Świnka po pomorzaku. Budzi się, tak. A tu nagle słyszy w radiu, jedynym takim medium, które też jest wyłączane co jakiś czas, żeby nie usłyszała, jaki jest dzień tygodnia, żeby nie usłyszała, co się dzieje wokół. Dowiaduje się, że różne środowiska polityczne, religijne wypowiadają się na temat stworzenia, które się pojawiło na naszych ziemiach i które nie ma przecież z Polską nic wspólnego. Taki humorystyczny trend, ona pod koniec mówi zresztą, że prawie zapomniała o swoich problemach i zwraca się do czytelnika, bo ona w kilku momentach zwraca się do czytelnika. Czy ty też zapomniałeś? Po co tu jesteśmy? Czy pamiętasz, po co się tu znaleźliśmy? A jeśli chodzi o Kościół, to raczej taki humorystyczny. Takie... Jak inaczej. Tak. Humorystyczne po prostu. Ja nie jestem nastawiony źle do Kościoła. Ale wiem też, jak Kościół potrafi mącić dziś w Polsce i w polityce. Może tylko tyle było. Ten temat. Proszę o kolejne pytania. To ja jeszcze chciałam zapytać o te dwa sposoby tworzenia. Powiedziałeś, że pierwsza książka powstawała przez 6 lat, a ta powstała przez 14 dni. I co dają te dwa sposoby tworzenia Tobie, jakby się teraz porównał z perspektywy już wydanych tych książek i z którego z tych dwóch raczej skłaniałbyś się ku temu, żeby korzystać w przyszłości? O pierwszej książce pisano, że jest nie dla wszystkich, ponieważ też językowo potrafiła zaskoczyć i to wkręcanie się bohaterów, ich umysł. Była alternatywna, tak mi się wydaje. Ta druga jest pisana, była pisana z myślą taką komercyjną. Jakbym chciał dotrzeć do większej liczby osób, dać coś miłego, przyjemnego, co czyta się szybko i nie sprawia większych kłopotów. I
pisało się faktycznie szybko, bo ja chciałem ją bardzo szybko skończyć. Co z tego wyszło, to już się chyba pojawi w recenzjach, tylko ja już na to nie mam wpływu. Ale bardziej podoba mi się, właśnie nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Dobrze jest skończyć książkę szybko i spojrzeć na nią jako gotowe dzieło, tym bardziej, że ja tak mówiłem, od okładki jest zaprojektowana przeze mnie. A inaczej jest pracować nad czymś latami i być z tego zadowolonym w zupełnie innych kategoriach. Być zadowolonym z języka, tego, ile czasu się poświęciło na dany fragment, bo te fragmenty są przepisywane na przykład i pielęgnowane przez lata. I tak jak sobie na to tylko pozwolę i w momencie, w którym uznam, że to jest gotowe, tak to zadowala. Z obu jestem dumny, z tych dwóch, bo ta kwietniowa, ta czerwcowa, czyli rozmowy i chłopczyk, to były takie i próbki, i one były zanurzone w tej pierwszej książce, to były takie suplementy dla osób, które chciały się temu oddać. A Kocha jest moją drugą powieścią i takim zwrotem. Myślę, że każda kolejna będzie kolejnym zwrotem i one nie będą przypominały siebie, chociaż są powiązane wszystkie ze sobą. Mają wspólne motywy, ale tak jak powiedziałem, planował to chłopiec we mnie. Ja już nie mam z tym nic wspólnego, tylko spisuję. Będziesz pisał ręcznie czy na komputerze? Pozostaje jeszcze maszyna do pisania. Maszynę? Ja mam pisarzy znajomych, którzy piszą na maszynie. To jest o tyle dobre, że na komputerze często się wciska backspace i się 10 akapitów od razu usuwa. A tutaj te akapity zostają, nie wyrzuca się tego, bo może się przyda, jak ci się nie podobają z perspektywy, a później coś się z tego wyciąga, więc ta maszyna scena jest takim złym trzecią drogą. Maszynę obserwuję jedną, żeby sobie zakupić, nawet jeżeli miałaby być ozdobą. Tak, ale nie, komputer, ponieważ jeśli ma się niewiele czasu w życiu, to jest hobby, to jest przyjemność. Ja nie piszę, bo muszę, bo mam umowy z wydawcą, tylko jest, towarzyszy mi to od 10 lat, ale jest to przyjemność. I ta przyjemność się kończy w momencie, gdy musisz coś wydać lub chcesz coś wydać. I wtedy musisz przygotować produkt. To już nie jest intymne, to już nie jest moje, to już jest przygotowywane dla czytelnika. To jest produkt, to jest kiełbasa. No okej, ale jak znajdziesz rzeczywistego wydawcę, kochaj, to możesz mieć terminy. Nie wiem, zrozumiałem ostatnio z Leszkiem Hermanem, który tak ma, też sobie pisał latami po prostu. Później opublikował i teraz muza go tam ściga po prostu z kolejnymi terminami, więc też miał zabawę, pisząc o starym Szczecinie i to go bawiło, a teraz ma ten, a też ma swoje życie zawodowe, które jest zupełnie inne. Ja nigdy nie gdybam, ale jakbym znalazł się w sytuacji, w której ktoś by czekał na to, to bym się zastanowił. Gdyby to jest tak, nowa piosenka, o, jest teraz chyba. Nie lubię gdybać, nie lubię planować i wychodzić w przyszłość, bo życie jest bardzo zaskakujące niestety. Lub stety. Tak, tak. Jeżeli mogę, to jeszcze pozwolę sobie. Akcja rozgrywa się w czasach współczesnych, ale nie brakuje też wspomnień z PRL-u. Mam wrażenie, że to jest taki, nie wiem, sentyment dzieciństwa, czy w tym kierunku należy to odczytać? Znaczy ja PRL-u nie przeżyłem. Ale no, z historii, tak? Tak, jestem jeszcze za młody, ale tutaj było takie zderzenie po prostu bohaterki. Ona została zamknięta w takim skansenie, perlowskim skansenie. To jest piwnica, to jest miejsce, w którym się przenosi rzeczy niepotrzebne. Pamiątki, stare ubrania, fotografie, zabawki, kompoty. Bo pewno też było przecież to wszystko, co się kojarzy też z takim polskim domem i właśnie z takim miejscem, w którym cała nasza historia, która już w tej współczesności nie ma swojego miejsca, bo mamy na przykład komputer i trzeba tą maszynę czy gramofon wynieść na, że gramofon wraca teraz i ma swoje świetne lata, to trzeba to gdzieś schować, tą historię, z tym PRL-em się pożegnać. To nie jest jej historia, ona została wrzucona tam. Ona tylko to może przeglądać, może coś przeczytać i się z tym oswoić na tę chwilę. Może coś o tym pomyśleć także. Zresztą ona mówi, że to są
graty, to są śmieci, to nie jest jej. To też pokazuje to, że moi bohaterowie są troszkę z innej bajki. I tutaj są na siłę w tym miejscu. A to, że znam kilka przedmiotów z tamtych okresów, czy że pamiętam jeszcze, że było coś takiego jak kaseta VHS, no to jest tylko jakiś taki sygnał z PRL-u, że to jest coś, co mija, tak. I kontrast, tak. Nawiązując do PRL-u, 5 października, dzisiaj mówiłem o spotkaniu, będziemy mieli z Olgą Drędą. To napisała książkę Rychologia Polska i pisze o okresie 90-91. I właśnie wyciąga przedmioty stamtąd, które... 90-91? Tak, właśnie takim tuż po. To świetne, naprawdę. To są w tej książki. Mm. Jest taka, ona to nawet nazywa antropologią codzienności. Wyciąga śmieszne przedmioty, czyli śmieszne, wtedy normalne, które gdzieś tam dalej funkcjonują. Jeżeli nie ma pytań, pauzę znaczącą, to dziękuję Państwu serdecznie. Ja również dziękuję. I czekamy na kolejną książkę.